Cześć, melduje się Kobikowski. W tym odcinku przyjrzymy się dokładnie bardzo udanej, udoskonalonej reedycji niemieckiego czołgu Tiger firmy Kobi. Pomimo, że pierwsze wydanie Tigera od Kobi było niezłe, a z przymrużeniem oka i z uwzględnieniem efektu nowości nawet bardzo dobre, to ilość rzeczy do poprawki była spora, zwłaszcza w oczach znawcy tematu. Jestem przekonany, że Kobi wzięło sobie do serca głosy konstruktywnej krytyki ze strony społeczności fanów serii i poprawiło większość błędów odwzorowania. To nie tylko krok naprzód. To tygrysi skok w przód, a w tym filmie pokażę Wam, że w praktyce jest to całkowicie nowy zestaw, w którym mało rzeczy jest zrobionych tak samo jak w poprzedniej wersji. Zapraszam. Tylko kilka słów o pudełku. Pudełko jest z tych największych. Jest bardzo okazałe. To właściwie kolejny wartościowy element składowy tego zestawu. Te nowe pudła Kobi bardzo mi się podobają. Jedyne co chciałbym powiedzieć na temat frontu pudełka to to, że widzimy tutaj oczywiście bardzo ładną ilustrację, zdjęcie, a w tle jest jakby północna Afryka, tak mi się wydaje. I tu jest takie pewne niedopasowanie według mnie, ponieważ ten czołg wtedy powinien być taki piaskowy, mieć kolor piaskowy. Mało tego, miałby wtedy taki kolor, jaki mi się marzy. Natomiast jest to mniej ważne. Natomiast do tej Afryki jakby nie pasuje też to, że nie ma tutaj w tej wersji Kobi, nie odzorowało tutaj z tyłu takich przewodów do filtrów powietrza, które były montowane tu z tyłu. Nie wiem dokładnie, czy to były filtry powietrza do silnika, czy dla załogi, natomiast to było typowe właśnie na tych wersji afrykańskich. Dodatkowe szczegółowe ilustracje oraz krótki opis pozwolą zapoznać nam się zarówno z samym modelem klockowym, jak i z pierwowzorem historycznym. Instrukcja dołączona do zestawu jest duża i czytelna. Według mnie pozwoli tutaj bez większych problemów złożyć ten czołg. Natomiast jest tu taki trik. Tu jest napisane, żeby zwrócić uwagę na podobne klocki. I teraz tak, niestety nie ma tam żadnego dodatkowego namiaru, na przykład na to, co robi Lego, że widok klocka na przykład 1:1, że można było jakoś to łatwo przypasować. Tak naprawdę tylko tyle, że musimy być o tym świadomi, że są takie dwa podobne do siebie klocki i metodą prób i błędów je dopasowywać w danym kroku. I nic więcej się z tą informacją nie da zrobić. Sama instrukcja to oczywiście standard Kobi, bardzo, bardzo mi się podoba. Jedyne co chciałbym tutaj powiedzieć i zaznaczyć to, że naprawdę słuchajcie, tak jak budowaliśmy to z synkiem, sobie analizowaliśmy, to bardzo, bardzo mało jest takich miejsc, gdzie klocek do klocka jest tak samo jak w tym pierwszym tygrysie. Praktycznie, słuchajcie, wszystko jest inaczej. To oczywiście takich maniaków zestawów klockowych ucieszy, no bo to wiecie, no nie będzie tutaj żadnych efektów déjà vu. Może przy tej wieży trochę, ale ona też jest zrobiona inaczej. O, tu na przykład widać, że zastosowano te nowe, sztywniejsze przeguby, zawiasy. Do zestawu dołączone są trzy figurki i w zakresie figurek też mamy do czynienia tutaj z krokiem naprzód. Narzekałem trochę na tamte figurki, że może są trochę za mało historyczne. Tutaj jest krok w przód, tak? I mało tego, mamy te opisy już na pudełku. To na przykład jest Panzergrenadier, czyli po prostu tak po niemiecku żołnierz piechoty zmechanizowanej, przypisanej do jakichś pojazdów. Tutaj akurat wyposażyłem go w Panzerfaust, który jest bardzo fajnie cerowany. Mamy tutaj tą taką zaciekłą nową główkę i czapkę polową. Druga z figurek to powszechnie dołączany do zestawów niemieckich żołnierz Wehrmachtu. Tym razem tutaj korpus i hełm wykonane na zielono. Z tyłu póki co jeszcze nie ma nadruków. Na hełmie tutaj jest nadruk. Do ręki dałem mu pięknie odzorowane MP40.
Ostatnią z figurek jest dowódca czołgu i według mnie jest to najlepsza z tych figurek. Mamy tutaj ten rewelacyjny nadruk na korpusie. Widać, że jest to oficer tutaj udekorowany całkiem nieźle. I mamy tutaj też tą fajną główkę taką, która mi się podoba. To jest taki, on jest taki tutaj skupiony, taki zacięty, ale bez tego takiego wielkiego, takiego szczerzenia się zębów, co mi się średnio podoba, no więc tutaj jest bardzo dobrze. Z tyłu jest trochę biedniej, ale ta czapka polowa, ta forma tej główki, no i ten nadruk na pewno wyróżniają tą figurkę. W ten sposób cały zestaw wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Figurki na bok. Teraz skupimy się na czołgu. Dokładnie sobie go omówimy, słuchajcie, obejrzymy z każdej strony, zobaczymy, co poprawili. A na koniec, jeszcze jakby zbliżał się już do podsumowania, pokażę Wam, słuchajcie, jeden obok drugiego, porównanie z tą starszą wersją. Zacznijmy od boku, tak jak stoi, i może od dołu spójrzmy sobie. To, co widać od razu tutaj bardzo dobitnie, to to, że no, już zastosowano te takie duże koła te jezdne w kształcie takich dużych dysków, które zostały praktycznie zrobione specjalnie właśnie do tych tygrysów, do tygrysa drugiego i tego. Tu wam może pokażę, jak one wyglądają. Tak to wygląda. Układ tych kół jak najbardziej prawidłowy. 8 kół w tym układzie. Bardzo fajnie. Z przodu zastosowanie znalazła ta bardzo udana taka wkładka do tych dużych kół prowadzących. To akurat w prawdziwym czołgu Tiger było w ogóle koło napędowe. Było ono z przodu i dlatego miało tutaj te takie zazębienia, które wchodziły w dziury w łańcuchu, w gąsienicy. No bardzo fajnie to wygląda. W dodatku tamto koło jest czarne, więc tu jest taki efekt, jakby to wisiało na tej takiej wielkiej, wielkiej zębatce. Ja na przykład, bo to jest tak, teraz tak, z tyłu mamy też to duże koło prowadzące, to jest niezgodne akurat zupełnie z, jakby ze stanem faktycznie, natomiast Kobi po prostu zrobiło to dlatego, ponieważ to jest jakby koło do ich systemu tego łańcucha. Ono powoduje na przykład to, że czołg rewelacyjnie, po prostu rewelacyjnie, naprawdę to jest śliskie, słuchajcie, a on się świetnie toczy po wszystkim. Pamiętajcie, żeby tak na chama nie dociskać tych kół prowadzących, bo jak się je tak zupełnie aż dociśnie, aż do bólu, no to się nie będą tak fajnie kręcić. Ale to samo Kobi, przepraszam, to samo Lego zaleca w instrukcjach technik, żeby nie dociskać wszystkich tych elementów, tak powiem, na maksiora, bo wtedy się gorzej toczą. Nic się nie haczy podczas skręcania. Rewelacja. Teraz tak. No więc to koło tutaj Kobi zrobiło dlatego, żeby ładnie się to toczyło, natomiast jeżeli byśmy chcieli mieć ładniejszy model na półkę, to tutaj musimy zrobić patent taki na przykład, jak pokazałem Wam w recenzji Pantery. Pod koniec recenzji pokazałem, jak można łatwo zrobić takie koło za pomocą powszechnych elementów Kobi. I druga rzecz, jaką trzeba by wtedy zrobić, oczywiście to obniżyć, słuchajcie, tutaj ten tył i właśnie zrobić coś, czego tutaj wyraźnie jeszcze nie zrobiono, że ten taki, ta taka boczna, taka skośna, taki błotniczek, czy też ten fartuch taki, powinien iść lekko w dół. Da się to zrobić, jak będę mieć czas, słuchajcie, jak już trafię do mojego studia docelowego, które mam nadzieję w marcu będzie otwarte już, i będę mógł się już zająć w większym zakresie kanałem i klockami. Mam nadzieję, że jednym z tych odcinków pokażę Wam, jak można to zrobić i zrobię to inaczej niż na przykład koledzy tutaj, którzy tutaj przerabiają tygrysy w bardzo udany sposób. Ja to wymyśliłem chyba jeszcze troszeczkę inaczej. To Wam pokażę. Tutaj, słuchajcie, na tej burcie są takie dwa zaczepy, zresztą, które można wywalić, jak ktoś chce. One tutaj służą docelowo do przymocowywania tych takich lin stalowych,
To ma imitować takie liny stalowe, na przykład do ewakuacji, czy też do wygrzebywania tigera z jakiegoś tam błota czy czegoś. Natomiast jeżeli by to włożyć tak tutaj, no to trzeba by to albo tak mocno rozciągnąć, tą linkę. Trzeba by ją mocno rozciągnąć, co mi się nie podoba, albo wcisnąć tutaj na taką grubszą część. Więc ja na przykład lubię sobie robić tak. Albo nawet wyciągnąć tą jedną i ten drugi łańcuch nawet wsadzić, słuchajcie, tutaj. Nie ma problemu, nie? Nie ma problemu. Lubię takie rzeczy robić. Przy tej okazji na przykład Kobi, byłoby rewelacyjnie, droga firmo Kobi, gdybyście przygotowali taki wąż po prostu dużo, dużo dłuższy. Na przykład w długości dwóch takich. Ja wiem, że je można łączyć tutaj teraz, tak? Tak jak na przykład teraz w tych wozach strażackich, które będą w serii Action Town. Natomiast to tworzy taki nieporadny, taki gruby element. No przydałby się ten taki wąż właśnie to dłuższy. Okej, okay. No ale tak, ale ogólnie burta z boku, tutaj mi się ten cały profil podoba mi się. Nieduże przeróbki tu są potrzebne, żeby była już rewelacja. Na razie wieży nie omawiamy. Przód czołgu zyskał bardzo, było tutaj ten przód był tak niefortunny bardzo w tej pierwszej wersji. Teraz poprawiono, mamy tutaj taki płaski, tą płaską płytę z tymi tutaj też błotnikami, które zachodziły na przednie koło napędowe, prostokątne to, no naprawdę rewelacja. Tutaj mamy ten sam klocek z bardzo dobrym nadrukiem, tutaj wiele zmian nie potrzeba. Gdyby tworzyć taką wersję, no bo tak, trzeba pamiętać, że Kobi tutaj, no musiało, tutaj projektant Kobi musiał mieć w głowie to, że ma to być chyba 500-klockowy zestaw. Nie mógł popłynąć za dużo z ilością detali, prawdopodobnie dlatego, że wiele rzeczy polepszono, musieli zrezygnować z tamtych tylnych takich przewodów tamtych do filtrów powietrza, no żeby gdzieś te części, rozumiecie, żeby nie wykroczyć poza limit części. Teraz tak, tutaj mamy tę dolną płytę i to jest właściwie, słuchajcie, jedna z niewielu miejsc, które się zupełnie nie zmieniło. No tak to było zrobione w pierwszej wersji i tak jest teraz. Jest nieźle, aczkolwiek według mnie tutaj można by w technologii takiej płyty na zawiasie zrobić, żeby było więcej detali i jakieś tutaj właśnie zapasowe ogniwa gąsienicy zrobić i tak dalej, i tak dalej. To mogłoby być fajne. Tutaj mamy taki szczegół, sobie postawię go na chwilę. Bardzo fajnie tu mamy odwzorowane za pomocą dwóch płytek jeden na jeden. To były, słuchajcie, tutaj takie, żeby zarówno kierowca, jak i celowniczy karabinu mieli tutaj takie małe peryskopki, które oczywiście zwiększały taką świadomość sytuacyjną załogi, która jest co bądź zamknięta, słuchajcie, w metalowej puszce, tak? I tylko właśnie takie małe otwory pozwalały się orientować w sytuacji. To były takie małe peryskopy, ale tutaj dodatkowo te peryskopy, te imitacje peryskopów mają taką funkcję, że możemy dzięki temu łatwo otworzyć, słuchajcie, dwa włazy. Właściwie jest to jeden duży, nie? Ale dobra, to tak między nami, nie? Najpierw zobaczcie, że możemy otworzyć sobie ten jeden i fajnie sobie możemy go właśnie otwierać, chwytając za ten peryskop. I tutaj drugi. Słuchajcie, jak otworzymy to, te dwa, no to tam miejsca jest bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy to będzie widać. To można użyć raczej nie do zabawy, bo tutaj zobaczmy sobie, weźmy sobie figurkę. Raczej on tutaj, słuchajcie, nie postoi. No właśnie. Ale może być to po prostu schowek dla naszych figurek, nie? Żeby nam się nie majtały z wyposażeniem. Może nawet wejdą. Co? Wejdą z wyposażeniem? Zobaczmy. No, no zobaczcie, dwie to bez problemu, nie? Dwie bez problemu i już nam nie zginą z zestawu. A niech tam siedzą. Więc tak, to jest rewelacja. To jak to wykombinowali, to jest super. Bardzo mi się to podoba. Brawo.
Z drugiej strony mamy zasadniczo to samo, tylko tu stąd sprzątnąłem tą linę. Nawiasem mówiąc, jak ktoś ma Pancera czwartego, też już w swojej kolekcji, to tam jest taki rewelacyjny klocek, który można by wpasować tutaj, właśnie z takim pojedynczym krzyżem niemieckim i to by świetnie z nadrukiem. I to by kapitalnie pasowało na przykład, nie wiem, chyba albo ten może trzeba by zastąpić, żeby ten krzyż był gdzieś tutaj. No oczywiście jest to dosyć droga metoda, bo to jest tylko jeden taki klocek na pancera. Natomiast, co mogę powiedzieć, takie kalkomanie, czy też naklejki można wykonać też we własnym zakresie. Słuchajcie, tutaj z tyłu, z tyłu dostaliśmy kolejną naklejkę, przepraszam, kolejny nadruk, klocek z nadrukiem, gdzie widzimy rewelacyjnie, słuchajcie, tutaj jest taki był otwór, detale, które były tutaj z tyłu, dokładnie między tymi dwoma osłonami rur wydechowych. Tu jest otwór, słuchajcie, do, jeśli wsadzało korbę taką, tam się rozpędzało takie potężne koło zamachowe, dzięki czemu człowiek mógł uruchomić ten potężny silnik. No i tu u góry, słuchajcie, na razie wierzę, nie omawiam jeszcze, nie? Tu u góry, słuchajcie, no zmiany, chyba jedyne miejsce, w którym zmiany poszły w złym kierunku, w mojej opinii. Dostajemy tutaj dwa te takie włazy z fakturą. One są niezłe, ale naprawdę według mnie dużo więcej uroku miały te takie kratki, które były we wcześniejszej wersji. No i w ogóle ten tył, no to jest z tymi detalami, z tymi przewodami jakby powietrza do filtrów powietrza. To było super, nie? No ale tam no, było to kilkadziesiąt elementów ekstra. I teraz tak. Problem jest taki, że nie tylko zastosowano to, ale tutaj zobaczcie, tam pod spodem są te imitacje silników i to się tak trochę nie domyka. Otwarcie tego wcale nie jest łatwe, pomimo tych takich zaczepików, ale da się, nie? O, one są tak wsadzone chyba na styk i się troszeczkę to się nie domyka, nie? No więc mamy tutaj taki, może nie tyle co silnik, bo ja nie wiem, czy ten silnik był aż tak wielki. On chyba był zresztą ustawiony według mnie wzdłużnie, a nie poprzecznie. Więc to po prostu możemy sobie wyobrazić, że to są jakieś elementy mechaniki i tak dalej, nie? Więc no tutaj no jest ok, coś jest, natomiast według mnie jest to krok w tył. Teraz przyjrzymy się wieży. Wieża w tej pierwszej wersji była niezła, jeżeli chodzi o ogólny kształt, no ale miała to koszmarne działo. Ja krytykowałem właśnie to, że dlaczego ono było całe czarne. No tutaj nie tylko zostało to poprawione, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę też na fakt, że praktycznie jest to już najlepsze odzorowanie tego działa, tego konkretnego działa 88 mm, jakie się da zrobić z klocków Kobi na dzisiaj. Tutaj zobaczcie, mamy przedłużoną tą sekcję grubą, taką, to była taka wielka tuleja prowadząca tej lufy, bo lufa tutaj miała takie właśnie zgrubienie jeszcze jedno i później przechodziła, może troszeczkę wcześniej, przechodziła węższą i ta część być może powinna być troszeczkę dłuższa, nie? A być może po prostu ten punkt powinien być, ale to jest nieważne, to jest drobnostka. Z tyłu mamy mechanizm wylotowy, prosty, taki niby osmolony już. Ja tam, słuchajcie, wolałbym, żeby był też w kolorze kadłuba, czyli jasno szary. Armata na wielki plus. Mało tego, słuchajcie, pracuje ona rewelacyjnie, jeżeli chodzi o opory. Mamy tam dwa takie te nowego typu, te zawiasy z takim odpowiednim oporem pracujące. I nie ma mowy już o opadaniu podczas jazdy też, tak jak to miało miejsce w poprzedniej wersji. Tutaj taką, aha, jedyne co mi się nie podoba, ale jest to sprawa do obejścia, to to, że
Jak zbudujemy model zgodnie z instrukcją, no to nie, zerowe jest opuszczanie działa, tylko do poziomu i ani krzty niżej. Da się to zrobić, tam trzeba tylko wywalić po prostu jedną belkę, tam trochę będzie prześwitywać wtedy, ale jeżeli komuś zależy na takim, na większej skali ruchu, no to nie ma problemu. Wywalamy tam jedną taką belkę i jest spokój. Natomiast chciałem powiedzieć, że fajnie jest to, że tutaj zostawili tak jakby taki jeden tam czarną taką płytkę, która daje taki efekt właśnie, że tam był prześwit, tak, pomiędzy tą płytą pancerną, tą tarczą pancerną, osłonę, a samą konstrukcją wieży. To naprawdę tutaj fajnie, podoba mi się to bardzo. Jeżeli chodzi o kształt wieży, nie zmieniło się za dużo, natomiast fajnie, że tutaj dali, że już nie wystaje, ta płytka z nadrukiem krzyża nie wystaje już aż tak bardzo z kadłuba. Tu mamy oznaczenie 501. Nie wiem, czy to taki batalion był 501. Trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o wyrzutniki granatów tych dymnych, to nie Kobi tutaj nie wykorzystało szansy, żeby to poprawić. A ja wam coś pokażę, jak prosto to się da zrobić. Kobi ma też takie klocki, tylko że pojedyncze, nie? No zobaczcie, wystarczyłoby, bo te cofnięte nie, te na przykład te takie jak tutaj, to nie mogło być, musiało być takie. Wystarczyłoby, o. Voilà. No tak to powinno wyglądać. Ilość elementów, można by tu zrobić, zakombinować tak, żeby ilość elementów została niezmieniona. Więc tak to powinno by wyglądać. Ja bym to jeszcze w ogóle też zrobił jasno-szare, albo może ciemno-szare. No, to jakoś nie wiem. Ja rozumiem, że to też, że Kobi chce, żeby to było też dla młodszych, żeby to było takie bardziej, żeby niektóre elementy były bardzo kontrastujące. Natomiast, no słuchajcie, no ja mam takie zacięcie, wiecie, bardziej modelarskie i chciałbym, żeby to było takie wierne na maksa, nie? Na szczycie wieży mamy tutaj zastosowany teraz tego typu standardowy właz, imitujący też tą wieżyczkę, takie wieżyczkę obserwacyjną dowódcy z takim szeregiem, z takim pierścieniem peryskopów. Niestety, że mi się to nie podoba. No ja tak sobie na boczku próbuję zrobić właśnie taki wzorcowy taki wał, przepraszam, taką właśnie wieżyczkę w kształcie takiego walca. Niestety nie udaje mi się to teraz na dzień dzisiejszy. Powiem wam, że kombinuję z podstawą moździerza. Rewelacyjnie by się do tego nadała, tylko że ona dosyć słabo się trzyma, bo ona w środku nie ma tych takich wypełniaczy. Możecie, jeżeli macie taki moździerz Kobi, to sobie możecie zobaczyć. Da się to zrobić, rezygnując z funkcji otwierania. No ale wiecie, ja jestem maksymalistą raczej, nie minimalistą. No ale dobra, jedziemy dalej. Super, zobaczcie, tutaj umieścili MG34. Tutaj z wypełniaczem takim, żeby nie było dziury i żeby nie majtały się tutaj ta taśma amunicji, więc fajnie to wygląda. W niektórych modelach na pewno czołgu Tiger było to montowane na wieży. Tutaj mamy słuchajcie, zrobioną jeszcze jedną właz, właśnie w taki inny sposób. Taki to jest taki mały właz, zdaje się, dla ładowniczego głównie. Ponieważ dowódca był tu, strzelec był przed, celowniczy był przed nim, tu był chyba, zdaje się, ładowniczy pod tym jest, natomiast no pewności mieć nie mogę, być może po prostu mogli z tego też korzystać inni. Tu mamy też taki jeszcze jeden właśnie mały peryskopik oddany właśnie dla ładowniczego i no super, naprawdę. Ilość tej detali jest, bardzo mi się podoba. Teraz tak, jedyne co tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o wieżę, według mnie mamy troszeczkę, że nie, to nie jest krok w tył, bo w tamtym Tigerze też to było zrobione kiepsko, tylko kiepsko inaczej. Tutaj mamy tą skrzynię. Tam zdaje się była chyba skrzynia na rzeczy osobiste lub radio, nie wiem.
Tym razem jest ona po prostu taka prostokątna. Ona powinna być taka lekko zaokrąglona i mieć podcięcia. To da się już według mnie zrobić z Kobi. Mamy teraz takie fajne elementy, te, które przy daszku, na przykład Opla Blitz, są wykorzystane. Jak się je poprzecznie by ustawiło, możemy uzyskać te takie zaoblenie, a tu podcięcie, no to no też da się zrobić, nie? Ale ogólnie wieża na duży, duży, duży plus. Porównajmy sobie teraz jeden obok drugiego wersję starszą oraz wersję nowszą. Tutaj jest może z dwóch czy z trzech stron. Zobaczcie, słuchajcie, jak fajnie wyszły te poprawki. Przede wszystkim możemy sobie zobaczyć tak. No ten tutaj niefortunny lub po prostu brzydki przód został zastąpiony ładnie tą płytą, tak jak powinno być. Tak samo ta przednia główna płyta pancerna została też już tak, ma taki jednolity wygląd, nie tak jak tutaj, tam jest ładnie taka wyższa, tak się przynajmniej wydaje. Rewelacyjne zmiany w tym obrębie, tutaj mieliśmy tylko taki jeden prosty taki włazik, tam mamy te peryskopy i te takie... No przede wszystkim właśnie podobają mi się te peryskopy, no i też to, że są te dwa włazy. To mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jeżeli chodzi o koła, no to tutaj mieliśmy takie, nie dość, że one były ustawione na dwóch poziomach, to tak średnio się akurat te nadawały tarcze do tego, ale wtedy Kobi jeszcze nie miało innych. To widzicie, musiało minąć jakiś czas. Kobi opracowało takie tarcze specjalnie dla swoich najwierniejszych fanów. No i mamy teraz prawie idealne zawieszenie do Tygrysa. Mi się marzy jeszcze, oczywiście można tak, przeróbkę można tutaj w tym zakresie można zrobić samemu, lub też no fajnie by było, gdyby Kobi opracowało takie mniejsze koło prowadzące, fajnie z takimi wyżłobieniami właśnie specjalnie do tej gąsienicy, natomiast takie mniejsze, no żeby to można było zrobić tutaj w ten sposób prawidłowy. Ok, jeżeli chodzi, tutaj akurat jest właśnie tak naciągnięte na maksiora ta linka, tutaj za dużych zmian nie ma. Ogólnie tutaj wieżę możecie sobie teraz właśnie już troszeczkę tutaj, o tak będzie dobrze widać. No i teraz tak, zobaczcie tutaj te armaty, nie? No tutaj ta koszmarna czarna armata, niepodobna do niczego, a tutaj mamy, no słuchajcie, no znawca od razu wie, że tu mamy 88 z Tygrysa i po prostu i koniec, nie? Koniec. Tutaj dodatkowo, pomimo tego, że tu było bardzo dużo tych takich małych zaczepików zawiasowych i się trzyma w miarę, to podczas jazdy, widzicie, ona też opadała, ta armata. Ta armata tutaj już nie ma mowy, żeby cokolwiek opadało. Jeżeli chodzi o zobaczcie, tutaj jeszcze tylko chciałem wam pokazać. Na tej armacie, na tej, przepraszam, wieży, ten tutaj klocek z nadrukiem był zamontowany na takim dodatkowym, takim boczniku, że tak powiem, i to wystawał bardziej, a tutaj wystaje mniej i sprawia to jeszcze wrażenie takiego, powiedzmy sobie, zaokrąglenia w wydaniu klockowym. Tutaj wy możecie sami po prostu ocenić, który wam się bardziej podoba, ten tył. Ja myślę, że wydaje, że ten jest lepszy, ale jeszcze nie dość dobry. Wierzch wieży zdecydowanie tutaj poprawiono w tym Tigerze. Tu mamy to nie do końca udane, ale jednak dosyć fajnie zrobione, ten wieżyczkę z włazem dla dowódcy. Tutaj ten mały właz dla ładowniczego z peryskopikiem. Wyrzutniki granatów pokazałem wam, jak można zmodyfikować. No i tutaj jeszcze dodatkowa ozdoba MG44. Natomiast tył, słuchajcie, no chyba... no mimo wszystko wygrywa tutaj, pomimo tego, że tu mamy bardzo fajny klocek z nadrukiem, to według mnie tył akurat wygrywa ten Tiger z zeszłego roku.
Dzięki temu, że tu są te takie jakby te rury takie, tu były takie dwa, ich akurat nie ma. Tu i tu były takie filtry, zdaje się cyklonowe. To były takie filtry cyklonowe, które odseparowały te najgorsze brudy z powietrza. Na przykład w warunkach pustynnych, tam się w filtrach cyklonowych tak się to powietrze jest, wpada w taki ruch wirowy i ten pod wpływem siły odśrodkowej ciężkie zabrudzenia opadają na zewnątrz i się wysypują z takiego zbiornika. No nieważne. Możecie o tym sobie poczytać, jak działają filtry cyklonowe. Te kratki, no to jest tutaj no, rewelacja. Natomiast no zobaczcie, nie? Tutaj zaoszczędzono bardzo dużo części, które zostały przeniesione w inne miejsce. Chciałbym jeszcze podkreślić, że oba te modele miały 500 części. Przy okazji tego porównania powiem tylko jeszcze tyle, że no chyba zgodzicie się ze mną, że skok tutaj w jakości odwzorowania jest naprawdę spory. Podsumowanie. Słuchajcie, punktowo bardzo ciężko to podsumować, ponieważ jestem tak mi się podobają tutaj te zmiany wszystkie i cały ten model jest i fajny na półkę i fajny do zabawy. No, rewelacyjnie to wygląda. Natomiast powiedziałem już, 10 punktów, 10 na 10 dam, jak czołg będzie, jak trafi do mnie jakiś czołg doskonały. Tutaj pomimo tego, że mamy mnóstwo rzeczy poprawionych, no to mamy jeszcze te parę takich mankamentów, które wymagają poprawki i mało tego. Ja wiem, że Kobi je poprawi, dlatego mówię 9,5 na 10. Ucinam to pół punkta właśnie z tego względu, że jest tutaj jeszcze, mam przestrzeń do poprawek i wstrzymam się z tą maksymalną oceną. Natomiast chciałbym podkreślić na koniec to, że jest to na pewno wysokiej jakości zabawka, wart każdej złotówki i mówię, super, super do zabawy, super na półkę, kopalnia wartościowych części i dobra baza do tego, żeby we własnym zakresie, jeżeli ktoś ma zacięcie do tego, zdobyć może trochę więcej części, być może ma się też części z poprzedniego Tigera, udoskonalić go we własnym zakresie i można wtedy już naprawdę nie czekać na poprawki ze strony Kobi, tylko we własnym zakresie już przygotować swojego pierwszego Tigera marzeń od razu. Ja dziękuję Wam za uwagę. Weszło pewnie bardzo długo. Co mogę powiedzieć? Jestem tutaj, tylko na koniec powiem, że jestem teraz w kolejnej tymczasowej lokalizacji do biura swojego, czy też do mojego studio trafię pewnie za około 2-3 tygodnie. Będziecie oczywiście o tym poinformowani. Wtedy będzie też konkurs. Będziemy, słuchajcie, w kontakcie. Trzymajcie się. Cześć.